Przed nami koncert premier. Według planu ma zacząć się dokładnie o godzinie 20.20, dlatego bardzo nam miło, że pan Piotr Rubik na chwilę przed tym pewnie stresującym występem znalazł dla nas 5 minut. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Opole. Dzień dobry, witam serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. No ale to tak zaczynając, to Tomek powiedział stresującym występem. Czy pana jeszcze stresują takie występy? Stresują mnie pozytywnie. Kiedy nie ma w ogóle tremy, to jest źle, bo to znaczy, że człowiek ma coś nie tak z psychiką czy z emocjami. Trema jest zawsze, ponieważ zawsze staramy się robić to, co robimy, jak najlepiej. Ja bardzo kocham muzykę i dlatego każdy występ przed publicznością jest dla mnie wielkim wydarzeniem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w Opolu możemy zaprezentować naszą piosenkę Pół na Pół zespołu Rubik, który stworzyliśmy razem z Marcinem Januszkiewiczem i bardzo dziękujemy z góry wszystkim za ewentualnie oddane na nas głosy. No właśnie, poruszył pan bardzo ważną kwestię, bo można powiedzieć, że dzisiaj podczas koncertu nie wystąpi Piotr Rubik, tylko zespół Rubik. I jeżeli ktoś nie śledził uważnie pana twórczości wcześniej, to może być zaskoczony taką, powiedzmy, trochę lżejszą, popową, akustyczną odsłoną pana oblicza muzycznego. Czy to jest dla pana jakaś satysfakcja, że wciąż jest pan w stanie słuchaczy, widzów zaskoczyć? Bo ja tylko dopowiem, że jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór na antenie, to oczywiście posłuchałem, super wszystko, bardzo mi się spodobał ten utwór, no ale dopiero potem jak zobaczyłem Rubik na początku jako wykonawcę, to byłem, przyznam szczerze, bardzo zaskoczony. Bardzo się cieszę, dlatego że to miało być pewnego rodzaju zaskoczenie. Ja od już właściwie prawie 30 lat robiąc płyty, piosenki, większe formy, mniejsze, nie tylko tworzę duże formy wokalno-instrumentalne z chórem, z orkiestrą, ale także piosenki popowe dla przeróżnych artystów polskiej sceny muzycznej i dlatego bardzo się cieszę, że mogę od czasu do czasu na przykład odejść od tych poważniejszych dzieł i stworzyć piosenkę lżejszą, bardziej popową. Ja jestem człowiekiem optymistycznie nastawionym do życia, bardzo lubię się bawić, bardzo lubię poszaleć i dlatego wszelkie takie zmiany, że raz robimy piosenkę właśnie taką jak Pół na Pół, a raz taką poważniejszą, jak Niech Mówią, że to nie jest miłość, wszelkie takie zmiany powodują to, że cały czas chce się robić, chce się tworzyć, chce się sięgać po kolejne wyzwania. Mnie bardzo zastanawia jedna kwestia, ponieważ jest mnóstwo artystów, którzy teraz wygrywają Voice'a, wygrywają Idola i tak dalej, i tak dalej. Nagrywają te swoje pierwsze single i ten singiel jest stworzony dobrze, poprawnie, ale nie podchwytują ich wszystkie radiostacje w całym kraju. Pan wydaje właśnie utwór popowy. Jest jakaś nowość. Jakim cudem właśnie pan, jak coś wyda, to od razu trafia na listy przebojów. Czy to jest kwestia tego, że ma pan jakieś większe doświadczenie? Wie pan, jak napisać utwór, żeby on chwycił, żeby go podchwyciły radiostacje? Z czego to się bierze? Z umiejętności? Nie, nie, to nie jest tak. Nie ma żadnej recepty na przebój. Jedyną receptą na przebój jest tworzenie muzyki, którą się czuję, która musi mnie się spodobać i być może spodoba się też słuchaczom, ale nigdy tego się nie wie. I powiem szczerze, że ja wcale nie jestem taki radiowy, bo rzadko kiedy radia chcą grać moje piosenki. Przecież największy, jeden z moich największych przebojów, Psalm dla Ciebie w 2006 roku, były bardzo duże opory, więc to nie jest tak, że radio chce grać. To tak naprawdę nigdy nie ma gwarancji. Jedyną szansą na to jest właśnie to, że ludziom się spodoba ten utwór i że będą chcieli go słuchać i będą domagali się tego utworu i tak naprawdę wtedy jest szansa na to, żeby ten utwór zaistniał w radiu, ale na to nie ma żadnej recepty, trzeba po prostu robić to, co w duszy gra, robić to jak najlepiej i być może, co po niektóre utwory uda się, żeby stały się przebojami. Nie wiadomo. Pan podkreśla, że jeżeli chodzi o współpracę z Marcinem Januszkiewiczem, to bardzo ważne jest oprócz tego, że dobrze śpiewa, że pasuje do takiej estetyki jego głos, że pisze fajne teksty, które z jednej strony są dość lekkie, ale nie są banalne. Czy w jaki sposób dało się to zweryfikować, zanim pan podjął współpracę, czy to wyszło na zasadzie prób i błędów? Napisz mi tekst i zobaczymy, co z tego będzie.
Jeszcze wcześniej, zanim powstała piosenka Pół na Pół, Marcin napisał tekst do piosenki Dokąd, promującej akcję humanitarną Polska dla Świata. I już wtedy zobaczyłem, że pisze fajne teksty, mądre teksty. I dlatego, kiedy pomyśleliśmy, że Marcin, może napiszesz tekst do tego utworu, to nie miałem wątpliwości, że na pewno wywiąże się z tego zadania znakomicie. Jest nie tylko bardzo zdolnym, wszechstronnym wokalistą, ale także utalentowanym wizjonerem, mogę tak powiedzieć, bo pisze tekst. Jest bardzo wyczulony na sztukę, jest człowiekiem wrażliwym. Ja lubię z takimi ludźmi pracować i bardzo się cieszę, że spotykam na swojej drodze artystycznej takich uzdolnionych młodych ludzi. Nie wypominając panu w żadnym wypadku wieku, no ale nawet tytuł tego utworu w pewien dyskretny sposób sugeruje, że ten rok jest dla pana ważny, że może nawet jakaś tam cezura się pojawia. Gra pan nawet trasę Moja Historia, gdzie podsumowuje dotychczasową karierę. Ale z tego, co ja wyczuwam, pan nie chce spoczywać na laurach, nie chce odcinać kuponów od tego, co było, tylko cały czas myśleć o tym, co za horyzontem, czym jeszcze można zaskoczyć. To jest jedyny sposób na to, żeby się rozwijać. Jeśli zaczniemy właśnie spoczywać na laurach, to utkniemy w miejscu. Ja lubię się uczyć, lubię nowe wyzwania, lubię poznawać nowe rzeczy, uwielbiam podróżować, poznawać świat. Życie nasze jest krótkie i dlatego nie można tracić ani chwili. I dlatego może staram się cały czas rozwijać, ponieważ wiem, że tego czasu no, nie mamy za dużo na tym świecie. Ja mam to szczęście, że mogę pisać muzykę tak naprawdę do śmierci, bo nawet jak będę staruszkiem i będą mi palce drżały, to zawsze coś tam za pomocą komputera będę mógł stworzyć, więc nie wolno myśleć w ogóle o takich rzeczach. Mimo, że 50 lat, no w tym roku kończę 50 lat i wiadomo, że to już jest jedną nogą w grobie, ale gdzieś tam mamy tyle lat, na ile się czujemy i ja wierzę w to, że jeszcze dużo, dużo przede mną. No ale dzisiaj przede wszystkim wieczorem przed nami P5 na 73.50, głosujcie na zespół Rubik, bo na kogo? No ale właśnie, a propos nagrody, o której pan wspomniał, ważna jest ta pewność ciebie. To tak, jest Karolinka ufundowana przez miasto Opole, przyznawana głosami widzów w głosowaniu SMS, a do tego nagroda TVP SA przyznawana przez jury oraz nagroda Artyści Artystom ufundowana przez ZAIKS. Czy którąś z tych trzech nagród celuje pan szczególnie, czy właśnie zachęcając do tych SMS-ów, to już pan odpowiedział? Nie no, zachęcamy do SMS-ów, ponieważ to zachęcanie do SMS-ów może przynieść na przykład nagrodę. Natomiast jeśli chodzi o te inne nagrody przyznawane przez jury czy przez artystów, no to nie mamy na to żadnego wpływu. W związku z tym, ja powiem szczerze, ja tak naprawdę nie myślę o tym, co będzie, ponieważ nam najbardziej zależy z Marcinem i zespołem Rubik, żeby dać fajny 3-minutowy show, żeby po prostu nie dać plamy, tylko pokazać się od fajnej strony, od dobrej strony, pokazać dobrą piosenkę. Co będzie później, to będzie. To tak naprawdę nie zależy do końca od nas. Od nas zależy to, żeby wystąpić jak najlepiej i złapać jak najlepszy kontakt z publicznością. I to jest najważniejsze. Na koniec chciałem spytać o pewną kwestię związaną z pana twórczością, dlatego że te formy duże, symfoniczne, na pograniczu też muzyki popowej się pojawiają. I jaka jest pana rada dla młodych muzyków, którzy się kształcą, którzy zdobywają te teoretyczne szlify, chcą mieć wykształcenie muzyczne, żeby nie zatracili kreatywności, żeby potrafili swój talent, swoją wiedzę wykorzystać w taki sposób bardziej spontaniczny, żeby nie zamykali się w tych murach akademii? Żeby wyjść ze schematu. Żeby wyjść ze schematu, trzeba zacząć od schematu. I tak naprawdę tutaj nie wymyślimy nic nowego. Niestety, obojętnie co komu w duszy gra, czy chce robić jazz, czy rocka, czy pop, jeśli chce być profesjonalnym muzykiem, powinien zacząć od tej akademii, powinien zacząć od rzetelnego ćwiczenia, przygotowywania się, dlatego że dzięki temu, że poznamy te teorie muzyki, poznamy historię muzyki, poznamy klasykę, będziemy mogli właśnie potem wyjść ze schematu. To się tak nie da. Oczywiście, że jak się jest wokalistą, czy autorem tekstów, czy nie potrzebuje się tej całej bazy wiedzy muzycznej, możemy tego nie znać, ale jeżeli chcemy pisać, rozpisywać partytury, pisać nuty, aranżować, być profesjonalistą, musimy poznać teorię muzyki i tego się nie ominie. Tak samo jak arytmetyki czy nie wiem, tabliczki mnożenia. Po prostu trzeba się tego nauczyć, niezależnie od tego, czy później będziemy grać w orkiestrze, czy będziemy pisać utwory na big band. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja zerkam, tak musimy kończyć powoli naszą rozmowę, ponieważ na antenie Radio Opole transmitujemy oczywiście cały festiwal, tak jak każdy poprzedni. Za minutę i 15 sekund powinien się rozpocząć z tego, co widzę. Tak, ale my mamy jeszcze chwilę czasu. Pamiętajcie, że my jesteśmy numer 5. P5. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.